Mieszkający za granicą mają związki z ojczyzną i często ją odwiedzają. Takie osoby od połowy przyszłego roku będą płacić za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą, tak jak u siebie w kraju, poinformował wiceprzewodniczący komisji Andrew Zansi. By jednak bezpłatny roaming stał się faktem, musimy zapobiec ewentualnym nadużyciom. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, kiedy ktoś kupuje tanią kartę SIM w jednym kraju Unii, by korzystać z niej w innym, gdzie połączenia są droższe. Zgodnie z propozycją komisji, jeśli operator komórkowy będzie miał podejrzenia, że dochodzi do nadużyć, bo na przykład właściciel karty SIM korzysta z niej wyłącznie za granicą, będzie mógł zwrócić na to uwagę, w ostateczności nałożyć niewielkie opłaty za roaming. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostateczny kształt przepisów zostanie przyjęty po konsultacjach z unijnymi krajami. W Muzeum Zamku w Łańcucie zakończył się największy remont w powojennej historii obiektu. Całkowity koszt wyniósł prawie 19 milionów złotych. Placówka otrzymała ponad 13 milionów dofinansowania na ten cel z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszu Norweskiego. Dzisiaj w Łańcucie podsumowanie projektu. Zakres prac był ogromny, objął m.in. słynną klasycystyczną salę balową. Konserwatorzy wyczyścili ściany i sufit wraz ze znajdującymi się tam kryształowymi żyrandolami, a także intarsjowaną posadzkę. Podobnym zabiegom poddano galerię rzeźb i łazienkę przy apartamentach chińskich. Dzięki oszczędnościom na pierwszym piętrze odnowiony został też gabinet wieży południowo-wschodniej, salon werandowy i część salonu chińskiego. Remontu doczekały się wnętrza drugiego piętra zamku, które po wyjeździe właścicieli w większości zamienione zostały w muzealne magazyny. W niektórych pomieszczeniach całkowicie zmieniony został kolor ścian, na przykład korytarz zachodni z zielonego przemalowano na róż pompejański. Szczególnie istotny dla zamku był remont i konserwacja całego dachu, łącznie z wymianą części więźby oraz dachówek. Podczas tych prac na strychu konserwatorzy odkryli 17-wieczne polikromowane belki. W sumie zabiegom konserwatorskim poddano ponad 70 pomieszczeń i blisko 140 mebli. Zdigitalizowano także ponad 450 naczyń kuchennych i toaletowych. Z Łańcuta Jonata Danak, Polskie Radio Rzeszów. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie Polski, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami na wschodzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Białymstoku do 19 we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Każdemu inny dzwonek przypomina o wrześniowych zakupach. Nieważne, który ty usłyszysz, po prostu weź korzystną mini-ratkę na wrześniowe zakupy i ciesz się wypłatą nawet w dniu złożenia wniosku. Szczegóły w placówkach banku i na pkob.pl. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Maluszek nie potrafił sam wydmuchać noska. Mama znalazła rozwiązanie. Żel Aromactive Baby. Aromactive uwolnił aromaty, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Aromactive Baby bezpieczny już od pierwszego dnia życia. Aromactive swobodne oddychanie przez całą noc. Pakuj pasażerów, pokonuj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny, Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup świetnie wyposażonego Mercedesa Vito Tourer za 96 800 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na modele Sprinter i Vito Furgon. Taka okazja zdarza się raz na 20 lat. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. To była reklama.
8 minut po 7. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera. Witam wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli, budzą się albo są już w drodze do pracy. Jest czwartek, 22 września. Nie dziwmy się, że jest chłodno, że dni są coraz krótsze. Dziś po południu początek astronomicznej jesieni. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Zgodnie z zapowiedzią prześledzimy teraz najważniejsze tematy, jakie pojawiają się w portugalskiej prasie. Dzisiejsze wydania przejrzała dla Państwa Adriana Bąkowska de Carvalho. Witam serdecznie. Od jakiego tematu zaczniemy? Dzień dobry. Zaczynamy dziś od Journal de Noticias i jednego z wielu podsumowań dotyczących antykryzysowej działalności w Portugalii, tak zwanej trojki, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Tym razem chodzi o spółki miejskie, których liczba w ostatnich latach znacznie się zmniejszyła. Gdy w 2011 roku ówczesny premier José Sócrates zwrócił się do międzynarodowych instytucji z prośbą o pomoc finansową, takich firm działało w całym kraju 335. Większość z nich była oczywiście znacznie zadłużona. W maju bieżącego roku, po 4 latach intensywnego zaciskania pasa, Portugalia posiadała już o ponad 100 spółek miejskich mniej, a to nie koniec cięć. Według sekretarza stanu do spraw administracji lokalnej w grudniu ma ich być już tylko 156, a to oznacza, że w ciągu kilku lat zmniejszono tę liczbę o ponad połowę. Udało się także znacznie ograniczyć zadłużenie municypalnych firm. Pod koniec ubiegłego roku wynosiło ono 48 milionów euro. A to gigantyczna wprost różnica w porównaniu z okresem z początków walki z kryzysem. W 2011 roku zadłużenie wynosiło około 1,5 miliarda euro. Przenosimy się na dłużej, na łamy dziennika Diario de Noticias, bo tam kilka ciekawych tematów. Zaczniemy od kwestii religii. Diario de Noticias analizuje portugalskie wpływy w Watykanie. Jak czytamy w dzienniku, właśnie otrzymał nominację na ważne stanowisko doradcze kolejny portugalski duchowny. W sumie w najwyższych kręgach papieskich pracuje 16 mężczyzn i jedna kobieta. Faktów wskazuje na to, że rola Portugalczyków i ogólnie przedstawicieli świata portugalskojęzycznego jest coraz mniejsza. W marcu ogłoszono, że portugalski przestaje być jednym z języków oficjalnych kongregacji spraw kanonizacyjnych i to mimo trwających 90 procesów kanonizacyjnych osób z kręgu kultury luzofońskiej. Kolejny przykład to brak jakiegokolwiek Portugalczyka we władzach Radia Watykańskiego czy L'Osservatore Romano. Jeden z anonimowych biskupów przyznaje w rozmowie z dziennikiem, że jakikolwiek wpływ utrzymuje się już tak naprawdę tylko z uwagi na wagę Brazylii. Malejąca rola w stolicy apostolskiej to jednak także wina krajowych biskupów, którzy nie chcą tracić najlepszych duchownych w swoich diecezjach na rzecz Watykanu. I jeszcze jeden ciekawy temat. Turystyka, która przeżywa w Portugalii prawdziwy boom, notabene nie mała w tym zasługa Polaków, którzy są drugą po Francuzach najszybciej rosnącą grupą turystów w Portugalii. Tylko w Lizbonie w tym roku największe i najważniejsze zabytki odwiedzi 4,5 miliona osób. I to niestety powoli staje się dla miasta sporym problemem. Obiekty bowiem zbliżają się do limitu swoich możliwości. Gazeta publikuje interesujący wywiad z powołaną niedawno dyrektor generalną do spraw dziedzictwa kulturowego Paulą Araújo da Silvą. Przyznaje ona, że lizbońskie zabytki pękają w szwach. W ciągu zaledwie kilku lat liczba odwiedzających niemal się podwoiła. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się monumentalny klasztor hieronimitów, w którym znajduje się m.in. grób słynnego Vasco da Gamy. I wszystko wskazuje na to, że w tym roku wpisany na listę UNESCO zabytek zobaczy około miliona turystów. Największy problem ma jednak inna atrakcja, wieża w Belém, która nie jest już w stanie pomieścić wszystkich 600 tysięcy chętnych turystów. Władze co prawda starają się zwiększyć tę przepustowość, m.in. przez planowaną promocję zakupu wejściówek przez internet oraz przeniesienie kas biletowych na zewnątrz budynku, co zmniejszyłoby gigantyczne kolejki. Niewykluczone jednak, że w przyszłym roku konieczne będzie wprowadzenie limitów dla turystów, przyznaje portugalska ekspert w rozmowie z Diario. Sposobem na tę falę turystów ma być ich lepsze rozłożenie i skierowanie do mniej popularnych, a wcale nie mniej ciekawych miejsc. Jeśli więc wybierają się Państwo do Lizbony, to może zamiast stać kilkadziesiąt minut w kolejce do Hieronimitów czy wieży Belém, warto przejść się na przykład do pięknego pałacu Ajuda czy fascynującego multimedialnego centrum opowieści w Lizbonie. To takie moje osobiste typy.
zabytki w nie najlepszej kondycji. Zastanawiam się, czy w prasie mówi się coś o ich rewitalizacji, o tym, żeby przywrócić im dawną świetność, no i poprawić kondycję, żeby turyści mogli się nimi cieszyć bez limitów. To oczywiście jest ważny temat. Te największe zabytki utrzymywane są w bardzo dobrej kondycji, ponieważ one generują po prostu gigantyczne zyski. Natomiast rzeczywiście istnieje wiele takich miejsc, między innymi wspomniany przeze mnie pałac Ajuda, które wymagają pilnej pomocy, pilnej rewitalizacji, ale dotyczy to nie tylko zabytków takich z list UNESCO, czy typowo odwiedzanych zabytków, ale też całego centrum historycznego Lizbony, które niestety poza tymi takimi najpopularniejszymi utartymi szlakami wygląda często dość upiornie. Wystarczy zboczyć kilkadziesiąt czy kilkaset metrów w bok od tego ścisłego centrum i widać walące się niemalże przepiękne, zabytkowe kamienice. Miasto stara się oczywiście rewitalizować, ale po pierwsze kryzys tutaj stanął na przeszkodzie, a po drugie, spójrzmy prawdzie w oczy, Lizbona to jest miasto zabytków. Tam w bardzo szerokim centrum praktycznie nie ma nowych budowli, nie ma nowych budynków. Tam wszystko jest zabytkiem i niełatwo jest to wszystko zrewitalizować, ale trzeba jednak zwrócić uwagę, że starają się te władze Lizbony, żeby wyglądało to w miarę przyzwoicie. Są prowadzone prace, są środki europejskie na rewitalizację, więc wygląda na to, że niedługo Lizbona będzie wyglądać jak prawdziwa perełeczka. Boom turystyczny w Portugalii, między innymi o tym i szerzej w przeglądzie prasy Adriana Bąkowska de Carvalho. Bardzo dziękuję za te relacje, już kwadrans po siódmej. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Sejm zajmie się dziś poselskim projektem ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, pod którym podpisali się posłowie klubów Kukiz 15, PO oraz niezrzeszeni. Projekt wprowadza zakaz tworzenia więcej niż jednego zarodka oraz zmianę definicji zarodka. Brytyjska policja bada kolejny przypadek motywowanej ksenofobią napaści na Polaków. Tym razem doszło do niej w Edynburgu. Grupa nastolatków obrzuciła obelgami polską rodzinę i zniszczyła jej samochód. Cztery osoby przeszły do trzeciego etapu konkursu na prezesa Telewizji Polskiej. To obecny prezes TVP Jacek Kurski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i szef Radia Wnet Krzysztof Skowroński, dyrektor Biełsat TV Agnieszka Romaszewska-Guzy i reżyser Bogdan Czajkowski. W Polskim Radiu 24. Dźwiękowe kalendarium historyczne. 22 września 1980 roku. Gdańsk. Pierwsze zebranie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność. Przedstawiciele międzyzakładowych komitetów założycielskich niezależnych samorządnych związków zawodowych, którzy postanowili zarejestrować się jako jeden związek, przyjmują statut. Spotkanie rozpoczyna Lech Wałęsa. Przyjęliśmy, że rejestrujemy się wszyscy razem, pod jednym szyldem. Proponuję jako pierwszą rzecz omówić tą komisję porozumiewawczą, aby każdy z Państwa wiedział, co to za ciało jest. Czy to nie jest plenum CRZZ-u, czy jakieś ciało, które wymusza, decyduje o nas bez nas. Dlatego to ten jako punkt pierwszy proponuję, aby omówił Pan Mazowiecki. Proszę Państwa, więc te najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone po tym środowym zebraniu, są takie. Po pierwsze, no uległa zmianie sama nazwa, prawda, na liczbę pojedynczą, ponieważ chodzi o jeden związek. Po drugie, to został określony wyraźnie teren działania w paragrafie pierwszym, że terenem działania jest obszar Polski Rzeczypospolitej Ludowej, czyli całego kraju, że siedzibą naczelnych władz związku jest Gdańsk. Natomiast zgodnie z tym, co mówił Lech Wałęsa, chciałbym zatrzymać się na samej konstrukcji władz związku. To jest rozdział piąty tego statutu, który Państwo mają. I to zostało skonstruowane w ten sposób, że na szczeblu regionalnym mają być zarządy regionalne i te zarządy regionalne mają pełne, tak powiem, kompetencje w stosunku do swojej pracy na szczeblu regionalnym. Natomiast ta czapka, ta struktura ogólnokrajowa ma charakter federalny.
koordynowanie działań regionalnych organizacji związków. Tylko koordynowanie, a nie decydowanie o tym, co robi się w organach. No i wreszcie wybór przewodniczącego Komisji Krajowej i członków prezydium. Powtarzam jeszcze raz, na tym kończę, że cały sens tego przepracowania statutu polegał na tym, ażeby zasadę federacji wstawić w środek tego statutu jednego związku, ażeby to były silne regiony, a na szczeblu ogólnokrajowym, żeby miały tą zasadę federacji. Taka jest koncepcja tej Komisji Krajowej i taka jest rola do czasu powstania tej Komisji Krajowej, funkcjonowania Komisji Porozumiewawczej. Dwa dni później, 24 września 1980 roku, delegacja NSZZ Solidarność składa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację związku. 1 października sędzia Zdzisław Kościelniak, przewodniczący sekcji rejestracji związków zawodowych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, kieruje do Lecha Wałęsa pismo z kilkunastoma zastrzeżeniami do statutu NSZZ Solidarność. Rozpoczyna się trwający do 10 listopada kryzys rejestracyjny. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W poranku Polskiego Radia 24 przyjrzymy się teraz sytuacji na wyspie Lesbos. Miejscowy ośrodek, tak zwany hotspot, w którym przebywali migranci, spłonął w pożarze, jaki wzniecili na wyspie migranci w proteście przeciwko deportacjom do Turcji. Jest z nami Beata Kukiel-Wrajla, korespondentka Polskiego Radia w Grecji. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma hotspotu. Co teraz dzieje się z migrantami? Sytuacja na Lesbos jest rzeczywiście w tej chwili bardzo trudna. Ona jest trudna nie tylko dla samych migrantów, ale również dla mieszkańców wyspy. Migranci rzeczywiście w tej chwili nie mają gdzie mieszkać. Ten ośrodek Moria, ten ośrodek hotspot został zniszczony w 60%, więc powiedzmy, że jeszcze część osób może zostać w środku. Pozostali są rozproszeni na wyspie i śpią w namiotach, opiekują się nimi organizacje pozarządowe. Ale oczywiście nie jest to wyjście. Grecki rząd planuje, że w najbliższym czasie dopłyną statki, dopłyną promy do Lesbos i na nich zamieszkają migranci, na nich zamieszkają uchodźcy i tam będzie się odbywać także ich rejestracja. Część z nich musi też ponownie przejść rejestrację, bo spłonęły ich dokumenty. Ja przypomnę, że do tych zamieszek doszło w poniedziałek. I co jest też charakterystyczne, jeszcze w poniedziałek rano odbyła się w południe, właściwie odbyła się demonstracja mieszkańców Lesbos, którzy domagali się ewakuacji właśnie migrantów z wyspy. No to też jest takie bardzo charakterystyczne, bo wcześniej nie mieliśmy tego typu wystąpień na Lesbos. Lesbos jest przecież znana z tego właśnie, z takiego solidaryzowania się z uchodźcami, z tego, że ci mieszkańcy się bardzo stanęli po ich stronie, otworzyli swoje domy, ale sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli i burmistrz Lesbos, lokalne władze mówiły o tym, apelowały już od kilku tygodni do greckich władz o to, żeby właśnie ewakuować migrantów z wyspy, dlatego że ci migranci, którzy są w tej chwili na Lesbos, nie jest ich tak dużo, to znaczy nie jest ich dużo w porównaniu do tej liczby migrantów, która była w ubiegłym roku. Ja przypomnę, że to w ubiegłym roku, w sierpniu, mieliśmy ten rekordowy napływ migrantów na wyspę. Tam wtedy było kilkanaście tysięcy osób, ale ci migranci z wyspy natychmiast byli zabierani. Była rotacja, oni zostawali tam co najwyżej kilka dni. Zresztą wtedy, kiedy doszło do zamieszek, to właśnie doszło dlatego, że przez kilka dni był wtedy strajk pracowników promów i przez kilka dni nie byli z tej wyspy zabierani. W tej chwili mamy 5,5 tysiąca, prawie 6 tysięcy migrantów, ale ci migranci w ogóle nie odpływają z wyspy, dlatego że nie ma deportacji jak na razie do Turcji, są bardzo nieliczne. Jest powolny proces przyznawania azylu migrantom i w związku z tym ci migranci utknęli tam. Niektórzy z nich są już tam od pół roku. No właśnie w tym tygodniu minęło pół roku od wprowadzenia tego porozumienia unijno-tureckiego o ograniczeniu napływu migrantów do wyspy i do Europy. I tak jak taką strategię przyjął grecki rząd, że ci migranci wszyscy, którzy napływają po 20 marca na greckie wyspy, zostaną na tych wyspach, dopóki nie dostaną azylu. I dopiero te osoby, które dostaną, którym zostanie przyznany ten azyl, będą przetransportowywane do Aten. Ponieważ migrantom nie przyznaje się azylu, migranci tam są. Oni są tam już od kilku miesięcy. Możemy sobie wyobrazić w związku z tym, że jednak ta wyspa zamieniła się w taką tykającą bombę i potrzebny był tylko taki czynnik zapalny. No i tym czynnikiem zapalnym była wiadomość o tym właśnie masowych deportacjach, które rzekomo miałyby się odbyć w najbliższych dniach i wtedy migranci
to stało się, migranci również zaprotestowali przeciwko temu, zostali zatrzymani tam przez policję, zostali zawróceni do ośrodka, no i wówczas jakby wybuchły te wszystkie emocje, które się tam gromadziły i doszło do podpaleń. Te podpalenia były zarówno w ośrodku Moria, jak i były poza nim, a więc spłonęły tam również znaczne części rolnicze, więc szkody ponieśli również mieszkańcy wyspy. Sami migranci, to jest też tak, że tam jest też skupisko wielu różnych grup narodowościowych. Pomiędzy nimi dochodzi często do zamieszek, głównie między Syryjczykami i Afgańczykami, dlatego że Afgańczycy występują przeciwko Syryjczykom, bo ci uzyskują azyl, no z powodu oczywiście sytuacji, które z Syrii Afgańczykom jest dużo gorzej ten azyl uzyskać, no i tutaj się jakby przeciwko nim zwracają. Bardzo trudna, jak słyszymy, sytuacja na wyspie Lesbos, ale zastanawiam się, czy to jest jedyne miejsce, w którym takie konflikty się rodzą, czy takich ognisk zapalnych jest dużo więcej. Takich ognisk zapalnych jest dużo więcej. Taka podobna bardzo sytuacja jest na wyspie Chios, bo to jest druga taka grecka wyspa na tej wschodniej części Morza Egejskiego, gdzie jest również za dużo migrantów. To wszystko chodzi o to, że ich jest po prostu nadmierna liczba. Miejsc w ośrodkach jest tak naprawdę tylko dla połowy tych osób, które są tam obecnie. I lokalne władze na tych wszystkich greckich wyspach we wschodniej morza, części Morza Egejskiego zwracają się od wielu tygodni do rządu o to, żeby przyjął jakąś inną strategię, inną politykę, że nie mogą tylko te wyspy dźwigać jakby całego ciężaru, że migrantów trzeba ewakuować, trzeba przenieść po prostu na kontynent. No ale oczywiście sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że wciąż jednak mamy napływ tutaj migrantów na te wyspy i tak naprawdę grecki rząd już nie wie też, gdzie ma je ewakuować, gdzie ma po prostu tych mieszkańców zabierać. Mamy też protesty i to też jest bardzo takie, no po raz pierwszy też to się zdarzyło w Grecji, że mamy protesty również mamy protesty rodziców w greckich szkołach, którzy w szkołach, do których mają zostać przyjęte w tej chwili dzieci migrantów. Grecki rząd podjął taką decyzję o tym, że no, ci migranci muszą zostać wchłonięci przez społeczeństwo i w związku z tym około 20 tysięcy dzieci migrantów ma pójść do końca września do greckich szkół. Najpierw zaprotestowała jedna szkoła w północnej Grecji przeciwko przyjęciu dzieci migrantów. W tej chwili kolejne dwie przeciwko temu również temu się sprzeciwiły. I to jest taka sprawa, która też się w tej chwili no, wywołała dużo kontrowersji w Grecji, wywołała dużo oburzenia również. Politycy na to reagują, no, nazywają nawet tych rodziców wręcz faszystami. To są bardzo mocne określenia. Natomiast rodzice mówią, że oni się po prostu obawiają głównie ze względów zdrowotnych, dlatego że w tych ośrodkach dla migrantów mieliśmy przypadki, różne przypadki, również malarii, gruźlicy albo wirusowego zapalenia wątroby, więc oni się po prostu obawiają o zdrowie swoich dzieci i nie mogą liczyć też na to, że grecki rząd zapewni ich, że wszystko jest jakby pod kontrolą, ponieważ brakuje też tego zaufania do greckiego rządu i tego, że zresztą zaufania brakuje tutaj na każdej, w każdej dziedzinie i na każdym tej chwili poziomie. No właśnie mówimy o greckim rządzie, kilka razy w naszej rozmowie się przewinął, zastanawiam się, jak w kontekście chociażby kryzysu migracyjnego, ale też wielu innych tematów gabinet Tsiprasa jest oceniany. Jest w tej chwili oceniany z miesiąca na miesiąc coraz gorzej. Najnowszy sondaż, który został podany wczoraj, pokazuje, że już ponad 85% greckiego społeczeństwa ocenia negatywnie albo bardzo negatywnie politykę greckiego rządu. Jedynie niewielki procent Greków wspiera działania rządu. Większość z nich też nie uważa, bardzo pesymistycznie podchodzi do przyszłości, uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja w Grecji się pogorszy. Tylko 12%, to jest bardzo znamienne, tylko 12% Greków podchodzi optymistycznie do przyszłości. Mamy też, wczoraj pojawiły się też nowe statystyki, które no właściwie też mogą pokazywać, dlaczego jest też takie duże niezadowolenie. Okazało się, że w sierpniu mieliśmy po raz pierwszy zresztą w Grecji, była taka sytuacja, że osób, które straciły pracę, było więcej niż tych, które zostały zatrudnione. Mówimy o miesiącu, który jest w szczycie sezonu. Grecja żyje głównie z turystyki. To jest ta główna gałąź gospodarki. W związku z tym sierpień to jest ten miesiąc, kiedy prawie wszyscy pracują. I w tym momencie mamy sytuację gorszą niż była w 2014 czy 2015 roku, czyli kiedy tu mieliśmy ten głęboki kryzys w Grecji. Mamy też kolejne statystyki, które pokazują, że na przykład pomimo takiego rekordowej liczby
turystów w Grecji w tym roku, dochody z turystyki były mniejsze niż w roku ubiegłym. Więc no, to są te statystyki, które pokazują najlepiej, co się dzieje w tej greckiej gospodarce. Pojawiło się też, jakby tego było mało, pojawiła się również wczoraj wiadomość o tym, że największy zakład ubezpieczeń w Grecji, IKA, czyli no, taki tak jakby nasz polski ZUS, nie ma pieniędzy na wypłacenie kolejnych emerytur dla Greków i że do końca roku będzie mu brakować 2 miliardów euro. Grecki rząd musi zatem sięgnąć tutaj do rezerw, do których do tej pory jeszcze nie sięgał. To też jest chyba najlepszy obraz po prostu tego, co się dzieje w Grecji, że mimo tego, że mówi się o tym wzroście gospodarczym i o tym, że Grecja wychodzi z kryzysu, to to nie ma nic wspólnego jednak z rzeczywistością. Bardzo dużo, wiele trudnych zjawisk dziś dotyczy Grecji. Rozmawialiśmy o kryzysie migracyjnym, wysokim bezrobociu, wskaźniki gospodarcze. To wszystko nie wpływa korzystnie na to, jak postrzegany jest gabinet Aleksisa Tsiprasa. O tym wszystkim Beata Kukiel-Wrajla, korespondentka Polskiego Radia w Grecji. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest 7.30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Amerykanie podejrzewają tak zwane państwo islamskie o wykorzystanie broni chemicznej i gazu musztardowego. Wojskowi badają, czy rakieta wystrzelona w kierunku ich żołnierzy przenosiła tego rodzaju substancje. Rakieta wylądowała kilkaset metrów od amerykańskich wojsk. Nikt nie został ranny. Anonimowy przedstawiciel wojska miał powiedzieć, że pierwszy test pokazał, że na pocisku były ślady gazu musztardowego. Z kolei drugi dał wynik negatywny. Do ataku doszło w pobliżu lotniska w okolicach miejscowości Kajarra. Przebywa tam kilkuset Amerykanów, którzy przygotowują je do ataku na Mosul. W zeszłym tygodniu koło tego miasta Amerykanie zniszczyli fabrykę, w której fundamentaliści mogli produkować broń chemiczną. Jarosław Gowin wręczył nominację członkom Rady Narodowego Kongresu Nauki. Przewodniczący zespołu, profesor Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaznacza, że jego zadaniem będzie wypracowanie nowych rozwiązań w szkolnictwie wyższym. A rolą Rady jest przeprowadzenie tego procesu zasilania prac nad ustawą, wiedzę, koncepcję, stanowiska, rozpoznanie najlepszych możliwych wariantów rozwiązań. Także dyskusja, wykorzystanie efektów pracy trzech zespołów, które w ramach konkursu Ustawa 2.0 pracują nad wariantowymi rozwiązaniami dotyczącymi założeń tejże ustawy. Rada będzie odpowiedzialna za przygotowanie programowe Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu przyszłego roku w Krakowie. Wtedy mamy poznać pakiet założeń nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Czarny Marsz Milczenia przejdzie dziś sprzed Ministerstwa Energii na Placu Trzech Krzyży w Warszawie przed Kancelarię Premiera w Alejach Ujazdowskich. Przeciwnicy budowy nad dachami swoich domów linii 400 kV tym razem zablokują stolicę. Przyniosą 11 trumien, z których każda będzie symbolizowała jedną z gmin, nad którą ma przebiegać linia wysokiego napięcia, mówią protestujący. To będzie klęska dla tej gminy. 11 km przez piękną gminę o pięknych walorach krajobrazowych, o walorach przyrodniczych, gdzie jest bogata fauna i flora, gdzie ludzie się sprowadzili po to, żeby mieszkać w ciszy i spokoju. My nie chcemy tego robić. My nie chcemy wychodzić na ulicę. Nikt tego nie chce robić, ale nas do tego zmuszają. Ludzie zostali zmanipulowani, oszukani taką decyzją. Chcemy pokazać, że nie można tak traktować społeczeństwa. Nie można mówić, że to decyzja jedna i za miesiąc po prostu tak sobie mówić coś innego. Mieszkańcy protestują od półtora roku z dwumiesięczną przerwą, kiedy polskie sieci elektroenergetyczne wskazały alternatywny przebieg inwestycji, a następnie się z niego wycofały. Protestujący złożą petycję w Ministerstwie Energetyki oraz w Kancelarii Premiera. Domagają się wyjaśnień m.in. dlaczego PSE zmieniła przebieg trasy oraz dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. Sport.
Filip Jastrzębski. Drużyny Puszczy Niepołomice i Lecha Poznań awansowały do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W 1/8 finału występująca w drugiej lidze Puszcza wyeliminowała przed własną publicznością Lechię Gdańsk, zwyciężając w rzutach karnych 4-2. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. Goście prowadzili po golu Flavio Pajszała, a wyrównał tuż przed końcem z rzutu karnego Maciej Domański. Pomocnik Puszczy Kamil Łączek był niezwykle szczęśliwy z awansu. Fenomenalnie się czujemy, na pewno. To jest wspaniała rzecz i... Super, cieszymy się i jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to się nie zdarza często. Fajnie jest być w ćwierćfinale Pucharu Polski w 8 najlepszych drużyn w tym turnieju. Szczęście też trzeba mieć, niezależnie czy to jest piłka nożna, czy to jest inny rodzaj sportu. Szczęście jest potrzebne i dzisiaj to szczęście nam sprzyjało, można powiedzieć. I będziemy robić wszystko, żeby amasować jeszcze dalej. W drugim wczorajszym spotkaniu Lech Poznań wygrał z Ruchem Chorzów 3-0. W ćwierćfinale oprócz Lecha i Puszczy są także pierwszoligowe Wigry Suwałki i trzecioligowe GKS Jastrzębie. A dziś Krzeostrowiec zagra z Arką Gdynia, a Drutek z Bytowia zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Rzym nie będzie ubiegać się o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Ogłosiła to burmistrz wiecznego miasta Virginia Raggi, która od swojego wyboru w czerwcu tego roku nie kryła niechęci do inicjatywy poprzednich władz miasta, mimo iż pełnego poparcia udzielił tej kandydaturze włoski rząd. Stanowisko burmistrz nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Brakiem odpowiedzialności byłaby zgoda na tę kandydaturę. Burmistrz stolicy Włoch wymieniła szereg argumentów, poczynając od powszechnego przekonania, że do organizatorów natychmiast przylgnęłyby kliki aferzystów, którzy tylko czekają na podobną okazję. Wieczne miasto jest zaniedbane i nie do życia, przyznała burmistrz. Swoją codzienną olimpiadę, dodała, mają tu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, matki z małymi dziećmi i rowerzyści. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem w przyszłym roku organizowane są w Polsce Mistrzostwa Europy w siatkówce. Wiemy już, że mecze fazy finałowej nie będą rozgrywane w Łodzi. To decyzja Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który przyjął ofertę innego miasta. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. W studiu Piotr Wąż i jego gość. W Sejmie już oficjalnie działa nowe koło poselskie Europejscy Demokraci, a naszym gościem jest przewodniczący tego koła Jacek Protasiewicz. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry pani i państwu radiosłuchaczom również. Na razie łącznie z panem w kole jest 4 europejskich demokratów. W skrócie ETKI, żartuje Twitter. Widział pan to? Ja wiem, widziałem, ale na nie sposób jakby myśleć kategoriami tak zwanej szydery twitterowej, kiedy myśli się o nazwie, bo nazwa Europejscy Demokraci po prostu jest prawdziwa. Tak się czujemy i o te wartości, które ta nazwa wyraża, chcemy walczyć, głównie z PiS-em, ale w ogóle ze wszystkimi, którzy zagrażają europejskości, czy europejskiej drodze Polski i dorobkowi demokratycznemu tej III Rzeczpospolitej. Natomiast to, że będą nas mówić dzieci, będą kreskówki jakieś przywoływać, psy szczekają, karwana jedzie dalej i pojedzie. No tak, żartuję, także użytkownicy Twittera na temat pana zdania. Pan powiedział, że skład obecny nie jest ostateczny, a więc posłów przebędzie, czy jednak ubędzie? Oczywiście, że przebędzie. A ilu? Nie chcę dzisiaj przesądzać, natomiast wiem, że europejskich demokratów w sensie takim ideowym w parlamencie, w Sejmie jest dużo więcej niż tylko nas 4. Mówi pan o tych 30 osobach, które stanęły w pana obronie między innymi? Ich nie było 30, było chyba 28. Wie pan, każdy do decyzji musi dojrzeć, natomiast nikomu, za nikogo decyzji nie będziemy podejmować, nikogo nie będziemy namawiać, nęcić czy przymuszać, tym bardziej, ale sytuacja idzie, myślę teraz o Platformie, w złym kierunku. Bo... Ten format się wyczerpał pana zdaniem już zupełnie? No, moim zdaniem... I Grzegorz Schetyna jako lider. Grzegorz Schetyna jeszcze w ogóle nawet nie sformułował, jest już pół roku przewodniczącym, a ciągle nie sformułował jakiś przekaz taki strategiczno-ideowy. To jest zwrot na prawo, który wywołał raczej w Platformie zdziwienie, zgrzyt, a nawet frustrację części posłów i członków. Wiem o tym. Natomiast niestety efekt, że tak powiem, tak zwanej afery warszawskiej będzie niedługo widoczny w sondażach. Czytałem wczoraj w jednej z gazet, no może takiej bulwarowej,
To prawda, ale że już pierwszy sondaż pokazuje znaczący spadek do ponad 9% Platformy. Tak, to jest sondaż dla Super Expressu, 9% dla Platformy Obywatelskiej, ale jest też inny sondaż, panie pośle, sondaż TNS-u sprzed 2 dni, o ile dobrze pamiętam. Platforma jednak 17%, Nowoczesna 11%, PiS bez zmian 36%. No więc widać wyraźnie, że trzeba opozycję jednoczyć i my między innymi, to jest ta odmienna oferta polityczna dla wszystkich, nie tylko przecież parlamentarzystów, którą my formułujemy, odmienna od Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, że my mówimy, jednoczmy się razem z KOD-em w koalicji, którą wokół KOD-u tworzy się. Ona się nazywa Wolność, Równość, Demokracja, jest tam Nowoczesna, są partie centrolewicowe, dobrze, jest również SLD. Mam świadomość, że to może nie jest komfortowe towarzystwo, ale nie szkoda róż, gdy płynie las. I jak larum grają, to wszyscy musimy się pod jeden sztandar europejskiej demokracji zbiec. Ta nazwa jest trochę nietrafiona, panie pośle. Też internauci, a także komentatorzy mówią, że w końcu wszyscy żyjemy w Unii Europejskiej, żyjemy na kontynencie europejskim, no i prawie wszyscy chcemy być demokratami, chcemy być w demokracji. Tylko wie pan, z demokracją, z rozumieniem demokracji jest dokładnie jak w tym starym PRL-owskim dowcipie o różnicy pomiędzy demokracją a demokracją socjalistyczną, która jest taka jak pomiędzy krzesłem i krzesłem elektrycznym. No więc moim zdaniem Jarosław Kaczyński i politycy PiS-u, czego nie ukrywają. Mówią, że ich zdaniem demokracja to jest dyktatura większości. My reprezentujemy większość w parlamencie, mamy tę większość, mówią, na skutek decyzji narodu, co jest nieprawda, na skutek zbiegu okoliczności, niefortunnej decyzji lewicy, która tworząc koalicję, a nie wstępując jako jeden blok, jako jedna lista wyborcza, nie weszła do parlamentu i skutkiem tego 37% elektoratu przełożyło się na ponad 50% mandatów. I w związku z tym, ponieważ mamy większość, to nam wszystko wolno. A kto tego nie rozumie, to nie jest demokratą. Platforma z PSL-em też mówiła, że nam wszystko wolno, ponieważ mieliśmy większość jako koalicja. Otóż nie, ponieważ Platforma z PSL-em respektowała właśnie tę europejską demokrację, czyli jeśli Trybunał Konstytucyjny mówił, czegoś nie wolno, jakieś wasze rozwiązanie, nawet jak macie większość, jest niezgodny z konstytucją, to Platforma z PSL-em się z tego rozwiązania wycofywała. To przypomnę, panie pośle, że Platforma akceptowała orzeczenia Trybunału, ale części nie realizowała i nie wcielała w życie. To już, to już jest fakt. Ale przynajmniej publikowała i w odróżnieniu od dzisiaj, od pani Szydło i pana Kaczyńskiego i niestety też pana Dudy, nie, mówiąc krótko, publicznie nie dyskredytowała instytucji Trybunału Konstytucyjnego i publicznie nie demonstrowała swojego lekceważenia dla tego sposobu rozumienia demokracji, europejskiej demokracji, która polega na tym, że to nie jest dyktatura rządy większości nad mniejszością, dyktat, tylko to są rządy prawa. Czyli będzie pan opozycją totalną i pana koło poselskie? Nie, totalną nie. Będziemy opozycją racjonalną, mądrą. Mam nadzieję, że jakość, a nie ilość, czy liczba, precyzyjnie mówiąc, czy wielkość kół, będzie decydowała o odbiorze opozycji, czy naszych kół, czy naszych klubów, ponieważ proszę zauważyć, co z tego, że liderzy Platformy chwalą się, że są największym klubem opozycyjnym w Sejmie. Czy mają siłę, żeby jakąkolwiek ustawę zablokować? Czy mają siłę, żeby jakiegokolwiek ministra odwołać? No nie. Są dokładnie w sensie skuteczności politycznej ich znaczenie i ich praktyczna skuteczność jest taka jak naszego czteroosobowego koła. Ale po pana konferencji prasowej, po konferencji prasowej nowego koła poselskiego, to jednak Nowoczesna staje się liderem opozycji w Sejmie. Na pewno jest bardziej twórcza w Sejmie, tak powiem, niż Platforma. I to od tej pierwszej debaty, kiedy Platforma wyszła z sali sejmowej. Ja dokładnie pamiętam, kto opowiadał się za tym rozwiązaniem. Byłem wtedy na tym klubie i sprawę, czy wracać na salę, czy robić konferencję na schodach, moim zdaniem rozstrzygnął właśnie taki kategoryczny głos Grzegorza Schetyny, wówczas aspirującego do funkcji przewodniczącego. Większość uznała, że to jest dobre rozwiązanie, okazało się fatalne. I mimo, że niektórzy, jak pamiętam pani poseł Pomaska bodaj, przestrzegały, czytając podczas tego posiedzenia klubu internet, właśnie Twittera i Facebooka, że wyborcy nasi mówią, co wy robicie, wracajcie na salę. No ale jest taka kategoria polityków, która uważa, że wie lepiej niż wyborcy.
Do nich właśnie należy aktualne przywództwo Platformy. No i Nowoczesna wówczas pokazała, że jest mniej doświadczona, ale w sumie mądrzejsza, że intuicyjnie jest, lepiej rozumie to, czego wyborcy w Polsce, ci wyborcy oczekują. Ci wyborcy, którzy są w opozycji do PiS-u, oczekują. Jeszcze jedna rzecz, panie pośle. Tak, wracam do tego krzesła elektrycznego, które pan zostawił razem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym szeregu ustawiłby pan Grzegorza Schetynę. W Platformie nie ma demokracji, mówi Stefan Niesiołowski. Bo nie ma. Bo niestety decyzje, które zostały podjęte, są decyzjami statutowo wątpliwymi. Jest to taka, powiedziałbym, no, kiedyś się mówiło fallandyzacja, a dzisiaj się mówi piotrowiczozacja prawa i dokładnie to od pana prokuratora Piotrowicza, który, Piotrowskiego chyba, prawda, przepraszam. Piotrowicza, który jest twarzą walki z Trybunałem, pisowską twarzą, więc dokładnie tak samo jak on tłumaczy swoją politykę PiS-u wobec Trybunału Konstytucyjnego, tak dokładnie tak samo Schetyna i Neumann tłumaczą swoje decyzje, które nie mają pokrycia w statucie w stosunku do... Czyli krótko, na koniec, Platformy. Powolny, stopniowy. Znaczy, kiedyś Michał Szumrzyński w Rzeczpospolitej napisał falieton pod znamiennym tytułem Samobójstwo Platformy na raty i mam wrażenie właśnie, że jesteśmy tego świadkami. Nie wiem, jak to zatrzymać, bo to jest szaleństwo, ale to już jest nie moje szaleństwo. Panie pośle, na koniec pytanie o nasz sondaż TNS-u dla Polskiego Radia 24. Dziś pytaliśmy o aborcję, bo dzisiaj debata równie emocjonująca na temat dwóch projektów. Czy aborcja powinna zostać ustawa zaostrzona, złagodzona, czy powinna może pozostać bez zmian? Z naszego sondażu wynika, że większość, 42%, opowiada się za tym, żeby wszystko pozostało tak, jak jest teraz. A pana zdaniem? Ja uważam, że absolutnie oddajemy głos narodowi w tej sprawie. W tej sprawie nie róbmy tylko sondaży, tylko zróbmy referendum. Ludzie w tej sprawie naprawdę mają wyrobioną opinię. Pozwólmy wypowiedzieć się w referendum. Niech politycy przestaną grać kwestią aborcji. Jest to sprawa zbyt poważna, zbyt sensytywna, w sensie, przepraszam za słowo, ale zbyt wrażliwa społecznie i niech się zaangażują kościoły, organizacje pro-life i te pro-choice. Niech będzie debata i niech ludzie w tej sprawie wypowiedzą się w referendum. Dodajmy, że dwa projekty, które dzisiaj będą w Sejmie, są projektami właśnie obywatelskimi, a naszym gościem był Jacek Protasiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Kwadrans dzieli nas od godziny 8. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą powołującą Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowali posłowie PiS. Zakłada on, że nowa jedna instytucja zastąpi funkcjonujące obecnie służby celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Pojutrze w Warszawie manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych. Główny postulat to zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Organizatorzy będą zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach pasażerowie komunikacji miejskiej mogą jeździć bez biletu. To okazja dla samorządów, by pokazać, że komunikacja miejska to ekologiczny, a w dużych miastach często szybszy sposób transportu. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. Największe dzienniki, najważniejsze tematy dziś przybliży państwu Krzysztof Losz z naszego dziennika. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od naszej gazety. Na czołówce piszemy o pracach zespołu profesora Krzysztofa Szwagrzyka na warszawskiej Łączce. Profesor jest optymistą i mówi, że badacze wytypowali prawdopodobne miejsce pułapu generała Gustawa Hildorfa Nila właśnie na Powązkowskiej Łączce. Ma być to miejsce zlokalizowane mniej więcej w okolicy obecnego Panteonu Narodowego, tam gdzie już wcześniej ekipy archeologów przeszukiwały mogiły żołnierzy niepodległościowego podziemia mordowanych przez komunistów i potajemnie chowanych. Miejmy nadzieję, że te informacje, o których mówił pan profesor Szwagrzyk, się potwierdzą już niedługo. Dzisiaj też piszemy o ustawie dotyczącej ochrony życia.
debata nad ustawą dzisiaj po południu, późnym popołudniem w Sejmie i właśnie przybliżamy ten projekt naszym czytelnikom. Można się dowiedzieć, o co chodzi w tej ustawie, na czym polegają jej najważniejsze założenia. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z analizą doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, obszerną analizą. Autor jest konsultorem Komisji do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i podaje argumenty, dlaczego posłowie, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, powinni poprzeć ten obywatelski projekt ustawy. Dziennik Gazeta Prawna. Ciekawa rzecz. Otóż prezes NIK przekonuje, że chce iść pod sąd, ale jak zauważa gazeta, jego deklaracje przeczą wnioskom pełnomocników prawnych, którzy stawali przed komisją sejmową, która rozpatrywała wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK twierdzi, że to opieszałość Sejmu spowodowała, że nie stanął do tej pory przed sądem, a uważa, że właśnie przed sądem się oczyści zarzutów, że miał nadużywać swojej władzy przy obsadzie stanowisk w niektórych delegaturach NIK-u. Ciekawa konkluzja, powiem szczerze, dlatego że w tamtym roku przecież koalicja PO-PSL miała większość i mogła spokojnie zadośćuczynić życzeniu prezesa Kwiatkowskiego, aby ten stanął przed sądem i oczyścił się zarzutów. Jakoś tego nie zrobiono. Teraz ten wniosek ma być zaakceptowany na posiedzeniu już plenarnym Sejmu. Rzeczpospolita pisze o tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, która tak zarzekała się i apelowała do prokuratury, do wszystkich urzędów, aby wyjaśnić sprawę reprywatyzacji w Warszawie, niestety można powiedzieć, że podkłada kłody pod nogi prokuratorów, którzy chcieli zająć tą sprawą, dlatego że pani prezydent nie przekazała prokuraturze dokładnych informacji, które działania reprywatyzacyjne były jej zdaniem wątpliwe prawnie, czy wręcz bezprawne. Praktycznie ograniczył się samorząd do przekazania wykazu 5000 postępowań. Śledczy natomiast chcieli więcej szczegółów. Ponieważ ich nie dostali, to sprawa może zakończyć się odmową wszczęcia śledztwa, bo przypomnijmy, śledczy powinni w ciągu miesiąca od wniosku podjąć taką decyzję, a skoro mają wykaz 5000 spraw, no to w zasadzie nie ma szans, aby w ciągu miesiąca przynajmniej część z nich przejrzeć i na tej podstawie zdecydować o wszczęciu śledztwa. Więc można powiedzieć, że z jednej strony pani prezydent apeluje o rozwiązanie sprawy, o pokazanie całej prawdy, a z drugiej nie bardzo chce współpracować z prokuraturą, aby to, że tak powiem, się stało. No zobaczymy, jaki będzie efekt prac śledczych. Być może z innych zawiadomień będzie większy efekt. Do sprawy reprywatyzacji tylko w innym kontekście wraca Gazeta Wyborcza. Otóż pisze o tym, iż Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż 136 hektarów gruntów w Michałowicach pod Warszawą zostało bezprawnie zabranych na podstawie dekretu o reformie rolnej w latach 40. i powinna zostać zwrócona ta nieruchomość dawnym właścicielom. Oczywiście problem jest związany z tym, że na tych terenach już dawno zostały pobudowane domy, został dawno ten teren podzielony między prywatnych właścicieli. Dawni właściciele twierdzą, że nie chcą nikogo wyrzucać, broń Boże, z tych terenów, nie chcą nikogo pozbawiać domu, ani działki, natomiast domagają się odszkodowania od Skarbu Państwa. Odszkodowanie może być wielomilionowe, dlatego że są to tereny leżące na obrzeżach Warszawy, niedaleko lotniska, więc na pewno grunty bardzo atrakcyjne, więc jak przyjdzie do wyliczenia odszkodowania, będzie ono na pewno wysokie. Ale na marginesie można powiedzieć, że kłania się znowu sprawa, że przez tyle lat nie załatwiono kwestii reprywatyzacji, nie uwzględniono roszczeń dawnych właścicieli i teraz po prostu być może będzie tak, że co jakiś czas będziemy słyszeli o właśnie takich czy innych wyrokach sądów w Warszawie i w innych miastach na temat odszkodowań i być może to z naszych podatków teraz pójdą wielomiliardowe kwoty w skali kraju, oczywiście licząc na te odszkodowania. Gazeta Polska codziennie na stronach międzynarodowych pisze o rosyjskim kryzysie, ale kryzys okazuje się nie dotyka sektora kosmetycznego, bo okazuje się, że dla Rosjanek zakup kosmetyków to jest zakup pierwszej potrzeby,
z tego nie chcą rezygnować. No i w porównaniu z innymi krajami rzeczywiście trochę inaczej ta sytuacja wygląda, bo zwykło się raczej tradycyjnie oceniać sytuację ekonomiczną właśnie po tym, że ludzie rezygnują z różnych dóbr, byśmy nazwali je po części może luksusowymi, czy takimi trochę bardziej kosztownymi, a w ostatnim jakby dopiero momencie oszczędza się na podstawowych rzeczach. W Rosji jest inaczej, także ta branża mimo ogromnego kryzysu radzi sobie całkiem nieźle. Sprawy ekonomiczne bardzo ważne dla każdego zmotoryzowanego. Otóż w Pulsie Biznesu czytamy o projektach czy też postulatach zmiany systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg, czyli popularnego viatola. Część ekspertów wskazuje, że powinniśmy pójść drogą węgierską, czyli wprowadzić system satelitarny, aby był on bardziej skuteczny i aby nikt nie uciekał od opłat. Inni eksperci wskazują też, że powinniśmy chociażby postawić bramki z elektronicznymi urządzeniami na granicach i zachodniej i wschodniej, po to, aby kontrolować tranzyt przez Polskę różnych towarów, bo okazuje się, że wielkie ilości towarów przechodzą przez Polskę praktycznie bez żadnego, bez podatku, bez opłat i gdzieś po prostu znikają. Trzeba Litkę postraszyć, bo ona nie może tak... obrót i ten system elektroniczny miałby spokojnie chodzić. Jest wojna i koniec. Na kontrolowanie tego przepływu, a także na kontrolowanie tego, co się dzieje z towarem, który wjeżdża już do Polski. Tutaj w Polsce jest rozładowywany i w dziwny sposób właśnie też sporo tego towaru ucieka służbom skarbowym, zasilając szarą strefę. O tym wszystkim przeczytamy w Pulsie Biznesu. Tam też informacja o tym, o ile zwiększy się w tym roku właśnie sieć dróg płatnych. Może musimy się liczyć z tym, że 150 km dróg w różnych częściach kraju będzie tym systemem objętych, także wszyscy, którzy mają trochę większe samochody dostawcze i ciężarowe, muszą liczyć się właśnie z większymi opłatami. Dziękuję bardzo. Krzysztof Losz z naszego dziennika i stronniczy przegląd prasy. Ja również bardzo dziękuję. Jest czwartek, 22 września. 5 minut pozostało do godziny 8. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Reklama. Od 22 do 27 września w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Pamiętaj, tylko do 27 września. Mediamarkt.pl. Co robicie w weekend? Jedziemy nad morze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Nie musimy już skandować naszych cen. Wszyscy i tak wiedzą, jak są niskie. Wystarczy spojrzeć na cenę dużego płynu do płukania Silan, który teraz kosztuje jedynie 9,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Namoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. 100 lat, 100 lat, niech łącza niskie ceny nam! 100 lat, 100 lat, niech łącza niskie ceny nam! Jeszcze raz, niech łącza niskie ceny nam! Niech łącza nam! Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste.
Puszczam saszetkę irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko irigasin. Wyrób medyczny irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Cześć, tu Szymon Majewski. Domowy internet nie śmiga? Znam takie przypadki. Tu pomoże tylko plus. Internet plus szybki i gładki. Nowość. Teraz w plusie internet LTE Plus bez limitu danych. A do tego laptop HP 250 i router domowy obsługujący LTE Plus Advanced. Już za 79,99 miesięcznie w Smart Dom. Dotyczy wybranych wariantów ofert w programie Smart Dom. Szczegóły na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Zapraszamy do salonów. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Aha, znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki. Oszaleję. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum Regeneracyjne Serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Drugi dzień posiedzenia Senatu. Wśród tematów wsparcie obywatelskich inicjatyw uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zmiany w sejmowym klubie Platformy Obywatelskiej. Tomasz Siemoniak i Rafał Trzaskowski podejmą inne działania w zarządzie partii. Zamieszki w Charlotte w Stanach Zjednoczonych. Doszło do nich po zastrzeleniu czarnoskórego mężczyzny. Piotr Topoliński. Głosami rządowej większości Senat podejmie dziś prawdopodobnie uchwałę wspierającą wszelkie obywatelskie inicjatywy związane z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, w tym budowę pomnika. W projekcie jego autorzy zwracają się do wszystkich środowisk politycznych i społecznych o godne uczczenie tej rocznicy. Danuta Zaczek. W uchwale napisano, że Senat wspiera inicjatywę wzniesienia w Warszawie pomnika monumentu i zwraca się do władz stolicy o dołożenie wszelkich starań, by możliwa była realizacja tego historycznego i patriotycznego przedsięwzięcia. Czy do budowy pomnika potrzebna jest jednak uchwała Senatu? Tak, odpowiada senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodaje, że nie odpowiada mu budowa kładki nad Wisłą, którą, jak mówi, proponują władze stolicy. Powinno się uczcić tę wielką rocznicę stosownie, nie przesądzając w jakiś sposób, ale w formie jakiegoś monumentu bądź jakiejś aranżacji przestrzennej, która będzie oddawała, jak ważne było to wydarzenie w dziejach Polski i w dziejach Europy. Senator nie ukrywa, że uchwała jest formą nacisku na włodarzy miasta, by zgodzili się na budowę takiego pomnika. Nie jesteśmy przekonani, czy obecne władze stolicy będą w pełni zdeterminowane, żeby doprowadzić do powstania stosownego monumentu. Historycy uważają, że bitwa zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plany rozprzestrzeniania się rewolucji sowieckiej na zachód Europy. W porządku obrad Senatu są również głosowania m.in. nad wyrażeniem zgody na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nowelizacją ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i niektórych innych ustaw.
Tomasz Siemoniak i Rafał Trzaskowski nie są już wiceprzewodniczącymi sejmowego klubu Platformy Obywatelskiej. Politycy PO zapewniają, że decyzje były podjęte wcześniej. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapewnił, że decyzje były spowodowane potrzebą podjęcia innych działań w zarządzie partii. Rafał Trzaskowski zaangażuje się w Warszawę i kwestie związane z obroną Warszawy przez Platformę, a Tomasz Siemoniak w sprawy programowe i gabinet cieni. To są jak gdyby nowe obowiązki, które muszą przyjąć. Nowymi wiceprzewodniczącymi sejmowego klubu PO zostały Katarzyna Mrzygłocka i Krystyna Sibińska. W amerykańskim mieście Charlotte trwają masowe uliczne protesty po tym, jak miejscowa policja we wtorek podczas interwencji zastrzeliła czarnoskórego mężczyznę. Według policji mężczyzna stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa interweniujących stróżów prawa. Nie stosował się do zaleceń funkcjonariuszem, trzymał w ręku pistolet i nie chciał go odłożyć.